Ty nie graj w te głupie gry, bo nic z tego nie będziesz miał. Ja myślę, że każdy z nas słyszał taki tekst podobny od rodziców, od rodzeństwa, od znajomych i każdy z nas ma tutaj troszkę podobną historię, bo tak właśnie było u mnie. Ja od dziecka uwielbiałem gry komputerowe, uwielbiałem grać i od dziecka też takie teksty od rodziców słyszałem, żebym nie grał już, żebym kończył, żebym szedł do spania, bo to mi nic nie da. I myślę, że każdy gdzieś tam tutaj ma podobnie. No mimo tego, że wiele osób mówiło mi o tym, żebym nie grał, żebym robił coś innego, coś bardziej pożytecznego, no to ja robiłem swoje. Ja uparcie walczyłem o to, co kocham, bo chciałem to robić, bo to była moja wielka pasja i mimo, że jeszcze oczywiście byłem szkrabem i nie miałem pojęcia, kim zostanę w przyszłości, to wiedziałem, że chciałbym, żeby to było coś związanego z grami. Kiedy zaczynałem to robić, to nie sądziłem, że odniosę taki sukces. To, co się udało osiągnąć dzięki mojemu graniu, to jest coś niesamowitego. Ja w życiu bym nie sądził, że droga z grania do chociażby komentowania Euro 2016 była taka krótka mimo wszystko. Bo właśnie przez to, że przecież byłem graczem, byłem komentatorem, to zgłosiło się do mnie TVP. Zaproponowali mi komentowanie meczu wtedy towarzyskiego jeszcze Polska-Holandia, a później jeszcze, co za tym poszło, oczywiście Euro razem z Maćkiem Iwańskim. Także no to było coś niesamowitego, a przez to, że tamto całe wydarzenie poszło w ten sposób, że to był taki sukces, to też zaproponowali mi komentowanie mundialu. Wraz współpracowałem z naprawdę wielkimi markami, które znałem na co dzień jako dziecko, więc to jest niesamowite, że takie marki się do mnie odzywają, że takie marki doceniają też to, co robię. Gdzie jest to powiedzenie w internecie, Izak zawsze wygrywaj, i to też wiąże się z moją wielką, niekończącą się ambicją, chęcią wygrywania i tego, że chcę być po prostu we wszystkim najlepszy. No i stąd na przykład udało się wygrać Join the Republic, ten pierwszy event w Szwecji, kiedy zebrałem drużynę z polskich zawodników, których jeszcze wtedy mało kto znał, i udało się z nimi taki turniej wygrać. Za to, ile zrobiłem dla polskiego e-sportu, zostałem niesamowicie wyróżniony. Kiedy był PGL Major w Krakowie, to zaproponował mi sam szef PGL-a, żebym wniósł puchar na scenę, że nie wyobrażę sobie w tej roli nikogo innego jak mnie. No do tego myślę, że od lat już można mówić nieskromnie, ale absolutnie jestem wciąż na topie Twitcha, co mnie niesamowicie cieszy. Przede wszystkim dlatego, że to dzięki wam, widzom, na tym topie jestem. To cały czas wy chcecie mnie oglądać, to cały czas wy mnie wspieracie i dzięki temu od lat właściwie utrzymuję się gdzieś tam na samym topie. I ta oglądalność wciąż mnie aż przeraża momentami, jak wiele osób chce mnie śledzić i to jest niesamowite uczucie, że to nie spada, że to wciąż gdzieś tam rośnie. Także z tego jestem mega dumny i z tego jestem też dumny, że dzięki wam oczywiście ustanowiłem rekord Twitcha Polski, bo to było ponad 130 tysięcy osób. No oprócz Twitcha oczywiście YouTube, bo milion subskrybentów wbiłem już 2 lata temu, a teraz zbliżam się już powolutku do 2 milionów. Ale tak jak powiedziałem, ja jestem bardzo ambitną osobą i tak jak mówiłem, mam nieskończone ambicje, więc mimo tego, że jestem strasznie dumny z tego, co osiągnąłem i naprawdę mogę się tym chwalić, to wciąż uważam, że mam jeszcze dużo do zrobienia i chciałbym jeszcze zrobić dużo, dużo więcej dla siebie i dla was, bo tutaj właściwie sky is the limit, tutaj nie ma limitów dla mnie, myślę, że tutaj będziemy dawali z siebie wszystko, i ja i wy. Także uważam, moi drodzy, że naprawdę warto mieć marzenia, warto mieć pasję i rozwijać. Nawet jeżeli inni mówią wam, że nie warto, że nie można, to wy gdzieś tam sami powinniście wiedzieć tak naprawdę najlepiej. I tak jak mówi hasło przewodnie kampanii Straight Ahead, idź przed siebie. Właśnie, to jest ta myśl, z którą na pewno bym was tutaj zostawił. Żeby walczyć o swoje marzenie, żeby walczyć o swoje, iść do przodu, patrzeć przed siebie i cały czas walczyć o swoją przyszłość. Tak walczył chociażby Janis, czyli jedna z twarzy kampanii Straighta, który też za dzieciaka miał marzenie, żeby grać w koszykówkę, mimo że nie było mu z pewnością łatwo, kiedy jeszcze mieszkał w Grecji, a teraz jest gwiazdą NBA. Także można, trzeba tylko marzyć i trzeba do tego dążyć. To się samo nie spełni, to wy musicie o to walczyć. Także taki motywacyjny film dla was, mam nadzieję, że to też was przekona do tego, żeby walczyć o swoje.